Urlop goszczącej w Sejnach warszawianki z pewnością utkwi w jej pamięci na długo, ale niestety nie będą to miłe wspomnienia. Spożyty przez 27-latkę alkohol, zapalona marihuana i kłótnia z partnerem sprawiły, że pozbawiona krytycyzmu urlopowiczka wyruszyła nie w siną dal, a na jedno z okolicznych pól porośniętych kukurydzą. Zmierzając ku zielonemu horyzontowi, dostrzeżona została przez sejneńskich policjantów, którzy obserwując kobietę uznali, że sprawia wrażenie zdezorientowanej. Gdy nagle zniknęła im z oczu, ruszyli ją odnaleźć. Leżąca w trawie kobieta zwierzyła się funkcjonariuszom, że piła, że paliła, że pokłóciła się z chłopakiem i te okoliczności spowodowały, iż oczekuje od policjantów odwiezienia pod warszawski adres. Policjanci zajrzeli do torebki, którą miała ze sobą niefrasobliwa turystka i znaleźli tam pakiecik z kolejną porcją marihuany. Zatrzymana i dowieziona do sejneńskiej komendy 27-latka nagle stała się agresywna. Zaatakowała policjantów, ale też pojawiła się u niej autoagresja. Kobietę zabezpieczono, nakładając jej kaftan bezpieczeństwa oraz ochronny kask. Gdy wytrzeźwiała, usłyszała zarzuty. Jeden związany z atakiem na policjanta oraz drugi dotyczący posiadania środków odurzających. Urlopowa przygoda może więc zaowocować nawet 3-letnią odsiadką.